prawdziwy wybryk natury, a w dodatku kosmiczny. Komedia z lekkim horrorem, bo jak podkreślają, przepadają za tym gatunkiem. Zespół PDB wkracza do akcji. Musical Kosmos w delikatnie zmodyfikowanej formie zostanie wystawiony na deskach Teatru imienia Adama Mickiewicza podczas Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Zespół PDB od 6 lat przygotowuje tutaj specjalną niespodziankę na Noc Muzeów, na zaproszenie pana dyrektora Andrzeja Łużbickiego. Odpowiadamy zawsze tak, bardzo chętnie i bawimy się w tą noc. Apelujemy do wszystkich cieszyniaków, żeby tą noc absolutnie nie przespali. Przygotowaliśmy spektakl bardzo inny od wszystkich, które w innych terminach wystawiamy. Nie jest to profilaktyka, nie jest to edukacja, jest to tym razem typowa rozrywka. Będzie, myślę, duża dawka humoru, oblana wręcz absurdem. Dla amatorów mocnych wrażeń. 25 maja, piątek, 19 godzina. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. Bawcie się Państwo z nami. Proszę zabrać ewentualnie nogę, rękę i będzie wspaniale. Ja bym prosiła też jeszcze, jeśli można, skorzystać nasza najstarsza z kosmosu, Grandmother, chciałaby się podzielić z Państwem refleksją odnośnie tego wydarzenia. Wróć, Ziemia. No, ja chciałbym, żebyście się tutaj pojawili. Noc będzie długa, ale to, co zobaczycie tutaj, nie pozwoli Wam zasnąć. Zespół PDB postara się, by nikt tej nocy nie zmrużył oka. Kolejną kosmiczną podróż wyruszy ekipa PDB. Tradycyjnie nie zabraknie również samorządowców i sympatyków zespołu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.